Zapraszamy do ćwiczeń wzmacniających górne partie mięśniowe. Każdy chciałby mieć szczupłe i silne ramiona, ładny biust i proste plecy. Przygotuj matę lub ręcznik oraz dwie butelki wody i przystąp do wykonywania ćwiczeń. Pamiętaj, aby przed treningiem wykonać rozgrzewkę. Zapraszam. Stań w lekkim rozkroku, stopy na szerokość bioder. Dla lepszej stabilizacji ugnij lekko kolana. Ręce z butelkami wzdłuż tułowia. Kciuki skieruj do przodu. Wyprostuj sylwetkę. Trzymaj łokcie blisko ciała. Wykonuj naprzemienne uginania stawów łokciowych. Możesz zacząć od słabszej ręki. Ruch wykonuj powoli i z kontrolą. Nie doprowadzaj do przeprostu, czyli nadmiernego prostowania łokcia. Przy zgięciu rób wydech ustami. Nie pracuj tułowiem i nie podnoś barków. Powtórz ćwiczenie w dwóch lub trzech seriach po 15 powtórzeń. Jeśli zastosujesz chwyt młotkowy, oprócz mięśnia dwugłowego, wzmocnisz również mięśnie ramienne. Do kolejnego ćwiczenia zastosuj chwyt młotkowy, nadgarstki w pozycji neutralnej, kciuki do góry. I powtórz ćwiczenie. Pamiętaj, żeby nie poruszać nadgarstkami i nie szarpać ruchu. Kolejne ćwiczenie wzmacnia tylną część ramienia. Stań w wykroku, prawa noga w przód. Oprzyj prawą rękę na udzie. Lewą rękę z butelką unieś w górę i ugnij łokieć. Zacznij prostować łokieć. Przy wyproście pamiętaj o wydechu. Ruch wykonuj spokojnie do pełnego wyprostu. Nie skręcaj barków. Nie podnoś biodra i nie dźwigaj barków w górę. Po skończonej serii zmień stronę. Zrób ćwiczenie w trzech seriach po 15 powtórzeń. Jeśli chcesz, możesz zwiększyć intensywność ćwiczeń na triceps, mięsień trójgłowy ramienia. Przejdź do podporu tyłem. Palce dłoni skieruj do pięt. Stopy ustaw pod kolanami na szerokość bioder. Nie opuszczaj bioder. Wykonaj dwie lub trzy serie po 15 powtórzeń. Przejdź do podporu przodem na dłoniach i kolanach. Ciało trzymaj w jednej linii. Z wdechem uginaj ramiona w stawie łokciowym. To po prostu pompka. Nie opuszczaj i nie podnoś głowy. Głowa jest przedłużeniem tułowia. Nie podnoś bioder w górę i nie opuszczaj w dół. Wykonaj 3 serie po 15 powtórzeń. Wydech przy podnoszeniu. Przez cały czas ćwiczenia staraj się utrzymać ciało w jednej linii.